Spoiler, Han Solo umiera. Nie tylko on. Gdybym dostał zeta za każdą minutę spędzoną na oglądaniu i czytaniu wszystkiego, co tylko związane z Gwiezdnymi Wojnami, to do końca życia nie musiałbym ruszyć dupska z kanapy. Pewnie wtedy po prostu naparzałbym Battlefronta 2 albo jeszcze raz przechodził Knights of the Old Republic. No. Dlatego pomyślałem, że i ty każdym newsem o Star Wars możesz się jarać jak dziecko w Disneylandzie. W tym filmie usłyszysz o kilku naprawdę dziwnych i zaistniałych faktach związanych albo z fabułą, albo z produkcją całej sagi. Jeśli znasz któreś z tych ciekawostek, to przysięgam, że dostaniesz serducho. Napisz tylko w komentarzu numery tych, o których wiesz już od dawna. Zaczynamy! Numer 1. Prawdziwy gnój. Pamiętasz tę scenę z pierwszej trylogii, w której Leia, Han i Luke zostają uwięzieni w zgniatarce śmieci po tym, jak próbowali uciec przez syp? Miejsce było bardzo realistyczne, prawda? Najprawdopodobniej dlatego, że kręcono je w prawdziwej maszynie przeznaczonej do zgniatania resztek. Resztek wszystkiego. Tak waliło, że Mark Hamill, który grał Luke'a Skywalkera, wstrzymywał oddech. Zresztą, co się dziwić, czasem i w przydomowej altance na śmieci ciężko wytrzymać dłużej niż parę sekund, a cała ekipa aktorów musiała tam jeszcze nagrywać. Pewnie nieraz powtarzali ujęcia. Mark miał tak serdecznie dość i tak długo nie oddychał, że w końcu pękło mu naczynko krwionośne na twarzy. I było to okropnie widać, więc na całej reszcie tej sceny jest tak obrócony do kamery, żeby nie było widać podskórnego pęknięcia. Chociaż podejrzewam, że i tak wolałby mieć ze trzy takie same, gdyby w zamian mógł nie wchodzić do tego mikrowysypiska ani razu. Ale spokojnie, to jeszcze nic. Oprócz trójki postaci był tam jeszcze Chewbacca. Wyobraź sobie teraz, jak musiał capić jego kostium i przez co musiał przejść przez następne dni aktor, który go odgrywał. Przyznał kiedyś, że czuł ten okropny zapach do końca produkcji, bo strój był zrobiony z naturalnych włosów jaka, więc odór trzymał się go bardzo dobrze. Numer 2. Kessel Run. Kojarzysz na bank scenę z Nowej Nadziei, w której Luke i Obi-Wan pierwszy raz spotykają Hana i Chewbacca. Han Solo. I'm captain of the Millennium Falcon. Solo chwali się, że zrobił tak zwany Kessel Run w 12 parseków. It's a ship that made the Kessel Run in less than 12 parsecs. I dokładnie w tym momencie całkiem sporo ultrasów Gwiezdnych Wojen zacznie psioczyć, jak to parsek jest miarą odległości, a nie czasu. I że w ogóle, kurwa, Han, typie, czy ty masz rozum i godność człowieka. Teoretycznie mają rację, bo parsek to naprawdę jednostka odległości używana w astronomii. Problem polega jednak na tym, że Kessel Run to określenie trasy hiperprzestrzennej. Czegoś na kształt wyznaczonego szlaku, który miał większą długość niż 12 parseków. Jeśli dobrze pamiętam, to było chyba 18. Ponieważ ten szlak prowadził przez Wira Kadyjski, trzeba było trzymać się wytycznych, żeby bezpiecznie dolecieć do celu. Tak więc Solo po prostu zrobił skrót, który udało mu się przetrwać, co samo w sobie było bardzo trudne. A zatem jego przechwałka o wykonaniu Kessel Run 12 parseków faktycznie była powodem do dumy, bo przylecenie przez Wira Kadyjski dla niejednego podróżnego skończyło się pewnie niezbyt przyjemną śmiercią. Numer 3. Ja jestem twój tatycyk. Najsłynniejsza chyba fraza z całej sagi, czyli Luke, I'm your father, to jednocześnie fraza najczęściej źle przytaczana. Dokładnie Vader powiedział, nie, ja jestem twoim ojcem. He told me you killed him. No. I am your father. Zresztą głos Skywalkera seniora był podłożony później, bo aktor, który go grał, nie wiedział o całym zwrocie akcji. Nawet sam Mark Hamill, grający Luke'a, dowiedział się o tym niedużo wcześniej. Numer 4. Świąteczny Boba Fett. Niedługo ujrzy światło dzienne bardzo wyczekiwany serial Mandalorianin, więc warto wiedzieć, że Boba Fett wcale nie zadebiutował w pierwszej trylogii. Stało się to wcześniej, kiedy postać pojawiła się w niesławnej produkcji Holiday Special. Maybe I can help you. I am Boba Fett. The ship you seek is nearby. Swoją drogą polecam to obejrzeć choćby po to, żeby zobaczyć, jak źle może wypaść robienie czegoś na siłę. A tak było i w tym wypadku. Lucas przyznał, że wytwórnia Fox zasugerowała mu zrobienie tego okropnego filmu. W słowach samego George'a, zwyczajnie go do tego namówili. To, że nawet Harrison Ford wybitnie nie chciał w tym uczestniczyć, a Carrie Fisher prawdopodobnie zgodziła się tylko dlatego, że tak miała zapisane w umowie, cóż, to już inna kwestia. Poziom cringe'u w tym filmie jest tak wysoki, że aż genialny. It's okay.
sorry. Numer 5. Jedi mogą uprawiać seks. Dziwne? Możliwe, że to dlatego, że wiele osób patrzy na Jedi jak na wojowniczych mnichów ascetów. A tak nie do końca było. W końcu kodeks Jedi zabraniał związków, traktując przywiązanie jako szkodliwe. Ale o samym seksie nie było mowy, więc całkiem możliwe, że wszyscy zakonnicy całkiem nieźle sobie folgowali. Oczywiście, o ile potem nie chcieli od partnerów czegoś więcej. Tak, Anakin. O tobie mówię. Zresztą Lucas potwierdził to podczas wywiadu w 2002 roku. No dobra, może nie potwierdził, bo po prostu powiedział, że nie było to niedozwolone. Tak więc te wszystkie sprośne fantazje z twi'lekańskimi Jedi wcale nie są tak wyssane z palca. Zostaw teraz łapkę w górę i daj znać w komentarzu, które z tych ciekawostek już znałeś. Niedługo pojawią się kolejne podobne filmy, więc może z nich dowiesz się czegoś nowego. Zostaw suba, żeby ich nie przegapić, bo widzimy się już za tydzień. Siema!